Dzisiaj rozmawiamy z Władysławem Kozakiewiczem, wielokrotnym medalistą w skoku o tyczce i złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Jakie cechy pana charakteru pomogły panu odnieść tak spektakularne sukcesy sportowe? Oczywiście chęć zwycięstwa, to jest pierwsza rzecz. Odwaga, bo wiadomo, trzeba mieć odwagę, skakać tak wysoko i zwyciężać. No i motywacja. Motywowało mnie to, żeby być najlepszym. Najlepszym na świecie, najlepszym w kraju i zdobywać oczywiście dla kraju złoty medal. W 1980 roku to trzeba było niebywałej odwagi, aby po udanym skoku wykonać gest, który przyszedł do historii tak naprawdę. Poza tym miał pan przeciwko sobie nie tylko Wołkowa, ale także cały stadion. Wtedy w kraju, w 1980 roku, mówiło się o trzech najważniejszych postaciach. Był to Jan Paweł II, Lech Wałęsa i Władysław Kozakiewicz. Jak się pan do tego odniesie? Oczywiście. Na zawodach w Moskwie miałem to w sobie, tą złość, tą odwagę pokazać Moskalom w tamtym czasie ten gest Kozakiewicza, który mi dał później tą popularność. Oczywiście byłem w tym czasie narodowym bohaterem. I w 80 roku było trzech takich bardzo ważnych ludzi. To był Jan Paweł II, Wałęsa oczywiście, no i ja. I to nie mówię, że ja się chwalę, tylko tak było naprawdę, bo każdy z nas coś pokazał, co go do tej pory oznacza, tę walkę, tą siłę swojej osoby. Ja miałem w tamtym momencie tą pewność, że jestem najmocniejszym człowiekiem na świecie. Teraz zdecydował się pan na start w wyborach do Europarlamentu. Skąd ta decyzja? Oczywiście już w 70-tych latach Polska się szczyciła najlepszym polskim sportowcem, nie tylko mną, ale przede wszystkim Ireną Szywiską i Władysławem Kozakiewiczem. Myśmy wyjeżdżali w Europę, w świat, żeby nas zobaczyli, tych najlepszy towar, który miał Polska. Widzieliśmy tą Europę, w jaki sposób wygląda, ten Zachód. Widzimy po 80 roku, jak się zmieniła. I teraz jest czas, żebym ja powiedział, jaka jest moja siła w Europie. Oczywiście kiedyś ja zwyciężałem, miałem tą chęć i motywację do zwyciężenia. I teraz oczywiście wszystkich proszę, pomóżcie, głosujcie na mnie, żebym ja oczywiście wygrał w Parlamencie Europejskim oczywiście. Dziękuję panu pięknie.